straż pożarna Ostrów. Dzień dobry, chciałam zgłosić wybuch pożaru. Prawdopodobnie jest to gaz. U nas zakładają w Jankowie Przygodzki na ulicy Ostrowskiej. Dzwonię, bo widzę wielki płomień. Wszystko się pali. Janków Przygodzki, ale gdzie to jest? W budynku czy gdzie? W Jankowie Przygodzkim, ulica Ostrowska, koło ulicy Ostrowskiej 46. Ale niech mi pani odpowie, gdzie to się stało, na ulicy czy w mieszkaniu? Tam jest gaz zakładają, tak? Łącze jest gazu. I to się na ulicy stało, tak? Tak. Jakieś osoby są poszkodowane? Proszę? Jakieś osoby czy są poszkodowane? Nie mam pojęcia, ja tylko to z okna widzę wszystko i wszystko mówię panu, co widzę. Nic nie widzę, ale tam jest pełno ludzi. Widzę, że na polu stoją ludzie, którzy to zakładają i rozmawiają i uciekają. Janków Przygodzki, Ostrowska 46. Straż pożarna Ostrów, słucham. Dzień dobry, w Wysocku Małym gazownia się zapaliła. Proszę panią, ja mam zgłoszenie. Pani to widzi naocznie, czy pani to z daleka widzi? Tak, ja to widzę naocznie z podwórka. I straszny hałas. No bo ja mam to, że z Jankowa, Janków Przygodzki przy ulicy Ostrowskiej. Znaczy to jest we Wysocku Małym, to jest wjeżdża się Bursztynową. Proszę? To się wjeżdża Bursztynową ulicą, jadąc od Głównej Wrocławskiej, wjeżdża się w Jankowską i z Jankowskiej w Bursztynową, za bazą. 26, zgłoś się do Ostrów 998. Wjeżdża 26. Radziu, słuchaj, ja teraz mam zgłoszenie, że to jest Wysocko Małe, ulica Południowa. Słuchaj, będziesz tutaj wyjeżdżał z Wrocławskiej, to rozejrzyj się w prawo, lewo, czy to tutaj na Wrocław, czy na Wysocko, bo ja miałem pierwsze zgłoszenie z Janków Przygodzki, Ostrowska, a teraz, że Wysocko Małe, Południowa. Straż pożarna Ostrów, słucham? Dzień dobry, jestem na osiedlu Przyroda przy Goźnicach. Wie pan co, na wprost przede mną, nie wiem co, coś się pali. Ale gdzie to jest? Wie pani co? Wie pan co? Już mówię, ja jestem na osiedlu Przyroda, ulica Dębowa i patrząc na wprost od strony drogi, coś się halo. Tam pali. Słyszy mnie pan? Słyszy mnie pan? Słyszę panią, ale niech mi pani powie, co tam się dzieje. Wie pan co, no nie wiem, tyle co podjechałam, czy tam był jakiś wybuch, ale coś porządnie się pali. Ja mam... W Przygodzicach? W Przygodzicach, dokładnie tak. Od strony drogi głównej myślę, że to będzie widać. Ostrów, nie, człowieku, tu się pali gazociąg. Płomienie strzelają do 30-40 metrów w powietrze. Mamy w Chemii tutaj więcej sił w środku, bo tu już jest co najmniej 4 czy 5 budynków jest w ogniu. Darek, jeszcze raz powiedz, jeszcze raz, o co tam chodzi? Płomienie są na 30 metrów, tutaj już co najmniej 4 budynki są w ogniu, potrzebuje dużo, dużo więcej sił w środku. Ostrów 99-113. Proszę się, Ostrów. To jak najwięcej sił w środku. Mamy podobno jakąś osobę poschorowaną, ale bliżej niż na 100 metrów nie mogę dojść. Gdzie? Powiedz mi gdzie? Ulica Ostrowska, jak dojadą tutaj do Jankowa, to można od razu będą widzieć. Co najmniej 4 albo 5 budynków jest już w ogniu. To jest rozstrzelniony rurociąg. Trzeba gdzieś złapać jakąś gazownię, żeby zakręcili te zawory, bo to tak wali, że się w głowie nie mieści. To ty wołasz, tak? W Jankowie Przygodzkim, tak? Janków Przygodzki, tak?